Witajcie wszyscy, ja jestem Rzyko, a to kolejny odcinek Let's Play Fable. I dzisiaj się zajmiemy, no cóż. No, zaraz się dowiecie, czym się zajmiemy. Tak. O właśnie, teraz się dowiecie. Hey, glad you're still with us. These inscriptions are fascinating. Everything indicates that Jack's new form will emerge from behind the Bronze Gate, and this structure is the key to opening it. But it looks like it'll take the souls of three heroes to activate the mechanism. These things are not simple, are they? It doesn't want just any heroes either. The first instruction calls for the King of the Arena, no less. I suppose you could chop your own head off, but then there'd be no one for me to order around, would there? Why don't you pay Thunder a visit? He knows the arena inside and out. I've checked with the guild, and they say he's not got clothes. You've still got Jack's mask, haven't you? Good. You'll need it to trap the souls. I still can't believe he might not be dead. Anyway, I better start researching the second inscription. Tak, zapomniałem wam przecież przedstawić, że mam na sobie zbroję Archonta, czyli najlepszą zbroję w całej grze. O. Właśnie się do nas odzywa Jack Rzeźnik, no Jack właśnie. Tak, Jack dalej żyje i właśnie się na nas złości, że mu zniszczyliśmy miecz. I teraz właśnie naszą misją jest wzięcie do jego maski dusze, którymi uzupełnimy pewne kręgi i w ten sposób dostaniemy się za bramę brązu, tak zwaną. No i na początku musimy zacząć oczywiście od musimy zacząć od areny, tam musimy zdobyć właśnie zwycięzcę areny dusze. Dowiemy się od Groma, jak to zrobić. I właśnie tutaj są zadania dla dobrych bohaterów i złych. Zła misja jest taka, że możemy zabić Groma i zabrać jego duszę, co uzupełni oczywiście ten krąg. Lub pójdziemy na arenę i tam zdobędziemy duszę. To jest dla dobrych bohaterów. Czyli dla mnie. Tak, Grom jest już niepotrzebny zupełnie. No i musimy pójść na arenę, oczywiście. Widzicie, są dwa właśnie złote misje. Możemy zaatakować teraz Groma i zdobędziemy od razu jego duszę. Albo od razu pójdziemy na arenę i zróbmy to. Tak, oczywiście to drugie będzie, to z areną będzie troszeczkę trudniejsze niż zabicie Groma. Ale czego się nie robi, żeby być dobrym, co nie? Dobra. Mam już cały po prostu najpotężniejszy ekwipunek w całej grze, nie powinienem się niczym martwić. A dobra, nie rozwalę go. Nie potrzebuję właściwie żadnych punktów talentu czy czegoś takiego. No. Chyba, żeby ulepszyć sobie czary. Do siły niczego nie potrzebuję. Nie chcę być napakowanym bydlakiem. Bo co mi tam mi to da? Jak widzimy, tylko handlarz ustał. Nie wiadomo jakim cudem. Ci uciekają. Reszta ludzi nie żyje. Została brutalnie zabita przez
To nie tych przywoływa się. No. Tak. Możemy dalej kupować jego. Oj, umarł. Ale wcześniej nam powiedział, że przyszły te stwory i tak dalej. Co my tu mamy? Run! Run for your life! These things appeared in the cells and started killing everyone! Ja nie uciekam. Ja walczę. Ale jacyś się odważni strażnicy jeszcze się uchowali, widzę. Nie, 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 nie. Cienia się. Chciałem się przeczołgać. Ej, ej, ej. Nie udało mi się ich uchronić. Da się tam wejść? A, to dla widowni jest. Tutaj ktoś chyba... Nie, nikt nie będzie. Raczej nikt. Naprzód. No. Teraz możemy sobie wszystko pozbierać, co tutaj leży. W końcu nikt tego nie będzie już używał. Oprócz mnie. Skończmy to. No i będziemy walczyć na arenie, wiadomo, żeby zdobyć te dusze bohaterów areny. No bo w końcu oni tam zginęli, co nie? Niektórzy. Ładnie wyglądam, trzeba przyznać. Też mam taką obstawę. No tak, nie za dużo za to dostaniemy. Dobra. Jeszcze ty. Ginże. Nie było tak trudno. Ale oczywiście, jak to było na arenie, będziemy dostawać kolejne fale przeciwników. Gdzie ty jesteś? A tutaj. Ha.
Yeah, I'm awesome. Dobra. Nie lubię. Aha. Może tych załatwimy z kuszy, o ile mi się udają naładować. Yeah! Kusza jest najlepsza na wilkołaki. Przynajmniej moja kusza. Łuk też może być. Oczywiście nie mam problemu, żeby oni mnie uderzyli i straciłbym panowanie nad tą kuszą, dlatego że mam tarczę. Dużo expa dostaję za to. No dajcie mi spokój. Wystarczy tylko się kręcić w kółko i napierdzielać. To jest przepis do sukcesu. Dobra. Aha, pudło. Jak w LOL. Pudło. Niezbyt emocjonująca ta walka, ale jakże przyjemna za pomocą tej kuszy. Dobra, wezmę tylko to i... Też trochę zbiję punktów dla many. Nic mi nie... No... Tym lepiej. Słoneczny. Dobra, tych załatwimy tradycyjnie. I na nich. Najpierw załatwimy pachołków, ma się rozumieć. A to mój chyba. Tak, te potwory najwyraźniej zabierają nam manę. Tak, wciska mnie te guziki co trzeba. Tak, zabierają nam manę. Ale nic nie szkodzi. Nie. Dosyć. Trzeba ich się pozbyć najszybciej w takim razie. Gdzie oni są? Yeah.
Jestem mistrzem miecza dwuręcznego. Tak jest. Dobra. Nie ma co za dużo komentować takiej walki. Ograniczam się tylko do słów... nie wiem... aprobaty. No i wchłania medusze do maski Jacka. Spoko. Dobra, teraz wracamy do Brian Rose. No, dostaliśmy jakąś kasę i punkty doświadczenia. Albo nie, najpierw do gildii bohaterów, tam sobie uzupełnimy doświadczenie. Mam dużo go. Jego, przepraszam. Jeszcze te liksyki, których nie zdążyłem wypić, a wzmocnią mnie jeszcze bardziej. Także załatwmy te zaległości. Ale dużo, dużo się nazbierało doświadczenia. No. A właśnie, nie mamy jakichś misji pobocznych, srebrnych? What the... tekstury. Ej, co jest? Lol. Dobra, zobaczycie to pewnie na nagraniu, mam nadzieję, że się to nagrało. I zobaczycie właśnie. Masakra, odbicie ba... Nie, to tylko wtedy, co nie chcę robić. Sprawdzę tylko, czy się wszystko nagrywa. Dobra, jestem znów. Wypiłem już wszystkie eliksiry, jak widać. Zebrało się tego trochę dużo. Czas teraz, żeby to jakoś fajnie przeznaczyć na jakieś dobroczynne cele. Budowy ciała nie chcę. Zdrowie jedynie sobie powiększę oraz to. No. No i git. Mamy wszystkiego po 6. A czemuż by nie? Też zwiększmy. Super. A teraz wolę, tak jest. Na początku oczywiście to. Później jednakże przeznaczmy... Nie. Ataku. No, boska furia. Jasne, że boska furia. O. No i się skończyła sielanka. Zaraz. Wow, boska furia już jest na maksa. To tylko do 5? Nieźle. Nigdy nie miałem na maksa wszystkiego. Ach. Jeśli będę chciał sobie to zwiększyć jeszcze... A właśnie, mam to włączone. Czy ja trochę przybrałem na mięśniach? Dobra, nieważne. Zrobimy jeszcze sobie jedno oczywiście kółeczko. W sensie duszyczkę. Gdzie to jest śnieżna? Gdzieś. Gdzie jest śnieżna iglica? No jest to. Jeszcze jedną duszyczkę sobie zbierzemy w tym odcinku, bo jakoś nie widzę, żeby mi się to zmieściło w jednym odcinku wszystko. Bo są 3. Zobaczmy teraz, na kogo pora. Nie no, jestem przekuł. Dobra, nie, bez przekleństw jestem... nakoksowany, tak jest. Jakby słoń na mnie nadepnął, to bym to odparł. Ale moc. It says, the heroine. I can't think of anyone who fits the description better than Scarlet Rogue, your mother. There's always me, of course, but as you can see, I'm still alive. And I plan to stay that way.
You'll have to pay her tomb in Oakvale another visit. I know this won't be easy, but Scarlet was always one to make sacrifices, remember? Tak, tutaj będziemy musieli zdobyć, to chyba najłatwiejsze ze wszystkich dusz, zebrać duszę naszej matki. Ona nic nie będzie miała przeciwko, właśnie zaraz zobaczycie, z tej naszej przyjaciółki Scarlet Row. Nie, to nie była ta, nie, Jezu, pomyłka, nie. Dobra, nieważne, ta nasza przyjaciółka, co nam pomaga, jej chyba nie da się zabić i tutaj jest tylko jedno wyjście, czyli zdobycie duszy naszej matki i nie ma niczego dla złych ani dobrych bohaterów. Bo, no tak, tylko jedno wyjście. Widziałbym tylko zabicie szept co najwyżej, ale... Ale to chyba powinniśmy zrobić już dawno. A nie wiem. Jezu, ale on się drze. No, cały czas nam towarzyszy Jack Rzeźnik. Oczywiście. No, dalej. Ta tu nie będzie jakoś specjalnie trudno, będą tylko krzykacze. A krzykacze nie są zbyt silne. Wykorzystajmy naszą najpotężniejszą moc. Patrz na to, matko. Zaraz ich się pozbędziemy. Jak zwykle tylko 500 punktów sławy. Gdzie wy jesteście? Nie drzyjcie się tak. Kame, kame. Ha. O fuck, ale będzie moc. Fuck it. Tak, tutaj musimy je tylko jak najwięcej zabić. Ale się drą. Jezusie Nazareński. Ja nie mogę. Ile ich jest? Dobra. Tak, teraz ją szybko oddajmy i kończmy ten odcinek. Jak zwykle mnóstwo punktów doświadczenia. Dobra, dobra, spokojnie. Oddajmy to i kończmy to wreszcie. Dobra, szybko tylko powiem, że następną duszą będzie zebranie duszy jakiegoś chyba członka gildii czy coś takiego. I będziemy mieli do wyboru, czy tam właśnie przywódcy gildii. I to będzie właśnie, zaraz wam wytłumaczę.
I'm sure your mother would be proud. Now, there's just one inscription left. A, najstarsza. The oldest song. But we still haven't figured out who that might mean. Oh, come. We both know who it is, dear Briar. You can't protect the old fool any longer. It's the Guildmaster, the Shrine once hero. Jack? So it really is true. He's alive, and still up to his old mind games. I hope the Guild Acolytes can come up with a better idea. You should go back to the Guild and speak with them. Tak, kiedy wrócimy do Gildii, to okaże się, że Mistrz Gildii, czyli facet, który nas uczył wszystkiego, będzie się chował przed nami, ale to jest misja dla złych bohaterów i ci, którzy są źli, mogą go brutalnie zabić i wessać tu duszę, a ci, którzy są dobrzy, zajmą się wysyłaniem, to znaczy zbieraniem duszy tego najstarszego wojownika, któremu pomogliśmy na cmentarzu Ryczwierd. Także widzimy się w następnym odcinku, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku.